Dzisiaj w naszej podróży przez dekady i występy polskich klubów w europejskich pucharach docieramy do lat 90. To nie była dobra dekada dla polskiego futbolu reprezentacyjnego, poza Igrzyskami Olimpijskimi w 92 roku. Nie udało nam się przecież zakwalifikować na żadną poważną imprezę. Ominęły nas Mistrzostwa Europy 92, Mistrzostwa Świata 94, Mistrzostwa Europy 96, Mistrzostwa Świata 98, a i Mistrzostwa Europy 2000 były poza naszym zasięgiem. Czarna dziura, smutek i nostalgia. A w piłce klubowej? Wbrew pozorom to była ostatnia dekada, gdy jeszcze coś znaczyliśmy. Dwa sezony z rzędu, gdy polskie kluby meldowały się w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a wcześniej, w 91 roku, ostatni polski zespół zagrał w półfinale Europejskiego Pucharu. Kiedy to powtórzymy? Sam chciałbym to wiedzieć, Stefan. No ale po kolei. Na start, na 10 miejscu, trochę zepsuje atmosferę i zrobi się mało przyjemnie, ale i ten dwumecz to historia polskiej piłki. Wrzesień 92 roku, 1.32 Pucharu UEFA, Eintracht Widzew, 9-0. Najpierw był mecz w Łodzi, 2-0 do przerwy dla Widzewiaków, gole Bogdana Jóźwiaka i Marka Koniarka i niemałe perspektywy na awans. W drugiej połowie jeszcze przegrany pojedynek sam na sam z bramkarzem Koniara i nieuznany gol po spalonym z rzutu rożnego, co jest niezgodne z przepisami. Przynajmniej tak to pamięta Koniarek. Skończyło się wynikiem 2-2. A rewanż? Rewanż to walka sami wiecie czego gołego z batem. Rzeźnia. Rzeźnia numer 9. Antony Yeboah uzbierał 4 gole, Axel Kruse 3. Skończyło się na najwyższej porażce polskiego klubu w historii europejskich pucharów – 0-9. Niektórzy śmieszkowali, że trzeba Widzewowi zmienić nazwę na Widzew 09 Łódź albo kierunkowy miasta Łodzi z 0-42 na 0-9 i takie tam różne historie. Co ciekawe, kilka dni po nokaucie we Frankfurcie Widzew zagrał u siebie z Legią w lidze i wygrał 2-0, między innymi po golu będącego w życiowej formie Koniarka, który właśnie wtedy strzelił gola w swoim 8. ligowym meczu z rzędu. Miejsce 9. Wisła Saragossa, Puchar UEFA, rok 2000. Jedna z najbardziej niezwykłych wiktorii polskiego klubu w pucharach. Jest 28 września 2000 roku, 15:45. Szwedzki sędzia w słoneczne i dość leniwe w sumie popołudnie przy Reymonta odgwizduje przerwę meczu 1:64 Pucharu UEFA między Wisłą Kraków a Realem. Przystanie 1-0 dla gości. Po samobójczym golu Marcina Baszczyńskiego już w 5 minucie. Dwa tygodnie wcześniej Hiszpanie sami odrobili straty od 0-1 i wygrali 4-1. Czyli co? Zabawa skończona? Już w przerwie trener Orest Lęczyk odwołał trzech swoich graczy z myślą o weekendowym spotkaniu ligowym. Zeszli pomocnicy Czerwiec i Kulawik oraz napastnik Moskalewicz. Wpłynęło to zaskakująco, orzeźwiająco na zespół. Ile było w pogoni z drugiej połowy szczęścia, ile lekceważenia Hiszpanów, a ile wiary w sukces? Kto to dziś wie? Faktem jest, że już w 61 minucie było 3-1, a w 88 Frankowski trafił na 4-1. W dogrywce goli nie było. W karnych lepsza była Biała Gwiazda, choć i tu pechowcem pudłującym, tym razem z 11 metrów, był Baszczyński. Wisła przeszła, w następnej rundzie odpadła z FC Porto, a wy nie dziwcie się, że do dziś Baszczu wspomina tamten mecz i tamten dzień, jakby odbył się wczoraj, mając przy tym bardzo mieszane uczucia. Miejsce 8. Teraz cztery następne miejsca ustawimy, wybaczcie, chronologicznie, ale chronologia ma tutaj znaczenie. Legia IFK. Eliminacje Ligi Mistrzów, rok 1995. Polskie kluby do elity, do Ligi Mistrzów próbowały się dostać od momentu jej powstania, czyli od 1992 roku. Bezskutecznie. Odbijało się Zagłębie Lubin z Brędby, odbijał się i to dwukrotnie Lech Poznań z IFK Göteborg i Spartakiem Moskwa, odbijała i Legia, rok wcześniej gładko przegrywając w dwumeczu z Hajdukiem Split. Już wtedy byliśmy niecierpliwi, wydawało nam się, że czekamy nie wiadomo ile, nie wiadomo jak długo na awans. Powiedzcie to następnemu pokoleniu kibiców i piłkarzy z następnej dekady. W 1995 roku Legia do meczów z IFK Göteborg przystąpiła nie osłabiona, a wręcz wzmocniona w porównaniu do składu z 1994 roku przeciwko Hajdukowi. Doszli Staniek, doszedł Kucharski, doszli też Kubica i Wieszczycki. Legia wzięła rewanż za Lecha z 1992 roku. W Warszawie jednego gola z karnego strzelił Jerzy Podbrożny. To on 3 lata wcześniej przegrywał z IFK w barwach kolejorza. W Göteborgu Szwedzi już w pierwszej połowie odrobili straty, ale jeszcze przed przerwą szwedzki zawodnik Jonas Olsson zobaczył czerwoną kartkę. Legia grając 11 na 10 wypunktowała Szwedów, ale po kolei
Już przed meczem trener Paweł Janas zaskoczył mistrzów Szwecji, sadzając swojego najlepszego zawodnika, lidera drużyny, Leszka Pisza, na ławce rezerwowych. Chciał mieć po prostu więcej, w cudzysłowie, fizyki na boisku, a Pisz to był drobny gracz. Bardzo techniczny, ale drobny. Pisz na murawę wszedł jeszcze w pierwszej połowie, przy stanie 0-1, kiedy Legia grała 11-10. Szwedzi, co prawda, grając w 10, podwyższyli na 2-0, gola nie uznał im jednak David Ellery. A w drugiej połowie strzałem głową, szczupakiem, wyrównał najniższy na boisku, 167 cm wzrostu, Leszek Pisz. Potem jeszcze na 2-1 podwyższył Bednarz i Legia stała się bogatsza o 2 miliony dolarów, bo tyle płacono wówczas za awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów. A tu Legia stoczyła 6 spotkań w fazie grupowej. My wybieramy na miejsce 7, to pierwsze, domowe, z Rosenborgiem Trondheim, bo to wtedy polski klub odniósł pierwsze zwycięstwo w Lidze Mistrzów jako takiej. Grupę Legia wylosowała względnie dobrą. Poza Norwegami był jeszcze Spartak Moskwa i ówczesny mistrz Anglii Blackburn Rovers. Norwegów Legia wypunktowała u siebie przy wydatnej pomocy bramkarza Jamtwala 3-1, choć przegrywała 0-1. Kluczowe do awansu były mecze z Blackburn. Legia wygrała u siebie 1-0, a na wyjeździe zatrzymała Alana Shearera, remisując 0-0. Wojskowi wyszli z grupy, by na wiosnę 1996 roku odpaść z Panathinaikosem, a był to już ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Taki to wtedy był format. Paradoks tamtego startu Legii w Lidze Mistrzów jest taki, że w 5 kolejnych meczach, od 4 kolejki fazy grupowej, Legia nie strzeliła gola, ale i tak nie wolno nie doceniać jej startu. Miejsce 6. Widzew Brędby. Eliminacje Ligi Mistrzów 1996 rok. Pół roku po Legii Polska znowu miała swojego mistrza w Champions League. Wierzyć się nie chce, co? Najlepsi polscy piłkarze, albo duża ich część, grali w Legii i Widzewie i oba te kluby odjeżdżały w lidze rywalom nawet na kilkadziesiąt punktów. Latem 1996 roku Widzew Łódź, wzmocniony Szczęsnym, Dębińskim, Michalskim, wylosował w rundzie kwalifikacyjnej Brędby Kopenhaga. Pamiętajcie, że podobnie jak Legia z IFK rok wcześniej, by zameldować się w Lidze Mistrzów, wystarczyło przeskoczyć wówczas jedną przeszkodę. Tyle wtedy występowało drużyn. To była jeszcze wtedy dosłownie Liga Mistrzów Krajowych. Widzew w Łodzi wygrał 2-1. W Kopenhadze po 48 minutach było już 3-0 dla Duńczyków. Pobite gary? Nic z tych rzeczy. Citko trafił na 1-3 w 56. W 90. Wojtala w zamieszaniu, ponoć z małego spalonego, tak twierdzili gospodarze i obserwator meczu, strzelił na 2-3. Ostatnie doliczone minuty to był horror okraszony niezapomnianym radiowym komentarzem Tomasza Zimocha. Zdanie: panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie, Turku kończ ten mecz, zna każdy szanujący się kibic w Polsce. Miejsce 5. Widzew, Atletico i cała faza grupowa Ligi Mistrzów w wykonaniu Łodzian. To był czas citkomanii. Jak każda mania jest krótka, ale intensywna. Marek strzelił gola w pierwszej kolejce w przegranym 1-2 meczu z Borussią Dortmund, a potem w drugiej kolejce dorzucił absolutnie zjawiskowe trafienie niemal z połowy boiska, wrzucając piłkę za kołnierz wysuniętemu na przedpole Molinie. Atletico było mocniejsze, wygrało 4-1. W ogóle Widzew dalej płacił frycowe, przegrywając i trzecie spotkanie z mistrzem Rumunii Steaua Bukareszt 0-1. W fazie rewanżowej Łodzianie zdobyli swoje pierwsze punkty, wygrywając ze Steaua i remisując z Borussią Dortmund, ale z grupy nie wyszli. I kto by pomyślał, że to będą ostatnie polskie mecze w Lidze Mistrzów na 20 lat? Cyrkus i skandaloza. A wracając do Citki. Tamtej jesieni upolował jeszcze Anglików na Wembley. Ludziom, kibicom, w ogóle nie przeszkadzało to, że te najbardziej spektakularne i eksponowane bramki strzelał Marek w przegranych meczach. Wybrali go w plebiscycie TVP najlepszym sportowcem Polski, stawiając ponad złotych medalistów Igrzysk Olimpijskich w Atlancie. Citko był zmieszany, medaliści byli zmieszani. Wybrano najpopularniejszego, nie najlepszego. Miejsce 4. Wróćmy do Legii i 1996 roku. Dzień przed meczem Widzewa z Atletico, o którym mówiłem, Legia grała rewanż 1/32 Pucharu UEFA z Panathinaikosem. To już nie była Legia sprzed pół roku, która i tak przecież okazała się gorsza w 1/4 Ligi Mistrzów od Wandzika, Warzychy i całej greckiej drużyny. Pół zespołu odeszło, między innymi Szczęsny i Michalski do Widzewa Łódź. Trenerowi Mirosławowi Jabłońskiemu do gry zostało literalnie 12 piłkarzy. 11 plus rezerwowy Solnica. I ta zdziesiątkowana Legia przegrała w sumie planowo w Grecji 2-4. W rewanżu do 90 minuty było 1-0 i wtedy bramkę dającą awans Legii dał Cezary Kucharski. Stadion na pół sekundy uniósł się, ja wiem, pół metra nad ziemię. Byłem, widziałem, zapewniam.
Co ciekawe, gola na 1-0 strzelił Marcin Mięciel, który też był bliski odejścia latem za $1 milion, wtedy poważne pieniądze, do Panathinaikosu właśnie. Miętowy miał jednak wtedy do odrobienia służbę wojskową i na transfer nie zgodził się minister obrony narodowej. Służba nie drużba. Legia rundy później odpadła z Besiktaszem Stambuł, a kibicom z Warszawy po meczach z Panathinaikosem pozostało kwaśne pytanie. Czy znacznie silniejsza kadrowo Legia nie mogła ograć Greków pół roku wcześniej i awansować do półfinału Ligi Mistrzów? Miejsce trzecie. Jeden z moich ulubionych dwóch meczów. GKS Katowice-Bordeaux. 1/16 Pucharu UEFA 1994 rok. GKS na przełomie lat 80. i 90. w pucharach występował regularnie, 10 sezonów z rzędu, ale bez sukcesów, bo to była solidna, acz przeciętna ekipa. Wyskok zaliczyli tylko raz, za to konkretnie. W 94 roku pierwszy raz w historii przeszli dwie rundy pucharów, eliminując Inter Cardiff i po karnych Aris Saloniki i wpadli na Bordeaux. I teraz słuchajcie, w składzie żyrondystów trzech przyszłych mistrzów świata, Liza Razu, Dugarry i przede wszystkim jego wysokość Zinedine Zidane. I taką paczkę GKS ograł. W Katowicach 1-0 po golu Zdzisława Strojka z 88 minuty. W rewanżu Istiol trafił na 1-0 już w 18 minucie, lecz w 70 GKS wyrównał po rzucie karnym Krzysztofa Walczaka. Kazek Węgrzyn, grający w tamtym meczu, do dziś łapie się za głowę i ma wielki ubaw na wspomnienie tamtych dni. Czy ty sobie wyobrażasz, że wyeliminowałem Zidana? Fajnie, naprawdę fajnie, mówi Kaz. I nawet jeśli Zidane z 94 roku nie był jeszcze Zidanem z 98 roku, wyczyn pozostaje wyczynem. W 1/8 finału GKS odpadł z Bayerem Leverkusen. Gładko. 1-4-0-4. Ale to był silny Bayer z weteranem Berndem Schusterem i reprezentacyjnymi napastnikami Tomem i Kirstenem. A potem GKS już tylko dwukrotnie zagrał w europejskich pucharach, za każdym razem rozbijając nos już na pierwszej przeszkodzie. Zdarzyła się i niesławna wpadka z cementarnicą Skopje w 2003 roku. Miejsce drugie. Legia Sampdoria. Puchar zdobywców pucharów 1991 rok. Legia drogę do ćwierćfinału miała krótką. Jeszcze jesienią, z Romanem Koseckim w składzie, Legia bezproblemowo 2 razy po 3-0 odprawiła luksemburski Swift Esperange. A potem po zaciętej walce 0-0 w Szkocji, 1-0 przy Łazienkowskiej, Aberdeen. W marcu 91 roku do Warszawy na mecz z Legią, osieroconą już transferem Koseckiego do Galatasaray, przyjechała świetna wówczas Sampdoria Genua. Co to była za paka? W bramce Gianluca Pagliuca, który rok wcześniej jako rezerwowy zdobył z Włochami trzecie miejsce na świecie, a 3 lata później już jako podstawowy bramkarz zostanie wicemistrzem świata. W składzie Pietro Czar Wierchowot i Giuseppe Dossena, czyli dwaj mistrzowie świata jeszcze z 1982 roku. Dalej, doskonali Attila Lombardo, Oleksij Michałowiczenko, Antonio Cerezo i Sreczko Katanec, którego kilka lat temu Zbigniew Boniek chciał zrobić selekcjonerem naszej kadry. Wreszcie w ataku para Mancini-Viali. By wam uświadomić skalę wyzwania, Sampdoria w tamtych latach była potężna. W 85, 8 i 9 zdobywała Puchar Włoch. W 90 roku, raptem 8 miesięcy przed meczem z Legią, po dwóch bramkach Vialego w finale sięgnęła po Puchar Zdobywców Pucharów, a już za 3 miesiące miała zdobyć jedyne w swojej historii Mistrzostwo Włoch. Naprzeciw tej ciężkiej armii stanęła lekka jazda. Z Gmurem, Czykierem, Sobczakiem w pierwszym składzie. Z całym szacunkiem dla nich, no ale z kim do gości? Tymczasem w Warszawie Legia wygrała po golu Czykiera 1-0, a w rewanżowym sensacyjnie zremisowała 2-2 po dwóch golach mającego jeszcze mleko pod nosem Wojciecha Kowalczyka. Tego samego Kowalczyka, który jeszcze kilka miesięcy wcześniej grał w Polonezie Warszawa, który chwilę wcześniej zamiast w Legii mógł wylądować w Polonii Warszawa. Nie znali go Włosi, no ale umówmy się, chłopaka znikąd nie znali też w większości kibice własnej drużyny. Najkrótszą możliwą drogą Wojciech Kowalczyk zbudował sobie nazwisko. Nie było Kosy, był Kowal. Umarł król, niech żyje król. Rewanż w Genui przeszedł do historii jeszcze z powodu jednej sytuacji. Gdy w 86 minucie Viali wyrównał na 2-2, doszło w polskiej bramce do grubej awantury o piłkę. Włochom się spieszyło, nam niekoniecznie. Mancini uderzył Macieja Szczęsnego, ten mu oddał. Obaj dostali po żółtej kartce, tyle że dla Polaka była to już druga żółta kartka w tym meczu i w ostatnich minutach bronił obrońca, Marek Jóźwiak. Mimo że piłka już w zasadzie nie opuściła polskiego przedpola, ba, pola karnego, Beret ograć się nie dał. Jestem jedynym polskim bramkarzem, który nie dał się pokonać w pucharach, żartował w swoim stylu później Jóźwiak. A Szczęsny po latach powiedział mi tak. Wiesz czego tylko żałuję? Że nie trafiłem tego prowokatora Manciniego centralnie w pysk. Zasłużył. Jak już schodzić, to żeby było za co. A mnie, kurczę, rękawica przeszła niestety po jego uchu. Miejsce pierwsze.
Ten ostatni polski półfinał z Manchesterem United, Puchar Zdobywców Pucharów, 91 rok. Legia pojawiła się tam w półfinale jakiegokolwiek pucharu jako pierwszy polski klub od 83 roku. Mecze z Sampdorią i Manchesterem wspominał w moim pierwszym razie Wojciech Kowalczyk, nie będę powtarzać jego historii. Zajrzyjcie gdzie trzeba, ale skupmy się na faktach. Po przejściu Sampdorii do wyboru Legia miała trzy potęgi: Juventus, Barcelonę i Manchester United. Legia pod każdym względem była przy pozostałych półfinalistach kopciuszkiem. W pierwszym meczu z Manchesterem w wyjściowej jedenastce grał na przykład Mirosław Modzelewski, a jedynym wprowadzonym do gry zmiennikiem był Cezary Wójcik. Jeżeli nie znacie tych nazwisk, to jesteście rozgrzeszeni. Legia nawet biednie wyglądała w swoich zielonych koszulkach z ogromnym białym plastrem zalepiającym nazwę sponsora, wdrukowanego na dobre w stroje. Mimo to Legia była drużyną z tych niepękających. Po 36 minutach meczu pierwszego w Warszawie po golu Jacka Cyzio było 1-0. Niestety zapomniał się wtedy jego szwagier Arkadiusz Gmur. Pobiegł wyściskać członka rodziny na drugi koniec boiska i nie zdążył wrócić na swoją pozycję. Manchester Sir Alexa Fergusona szybko zaczął od środka. Sharp na boku miał za dużo miejsca, bo nie było przy nim Gmura i za chwilę w 37 minucie było 1-1. Jeszcze w pierwszej połowie czerwoną kartkę dostał Jóźwiak i było po balu. W drugiej połowie Hughes i Bruce dorzucili kolejne gole. W rewanżu na Old Trafford skończyło się honorowym 1-1. I tylko Wojciech Kowalczyk może wspominać, że pewnie i za 100 lat będą o nim mówić jako o ostatnim strzelcu bramki dla polskiego klubu w półfinale europejskiego pucharu. A przy okazji, Władysław Stachurski został jedynym Polakiem, który w jednej i drugiej europejskiego pucharu wystąpił zarówno jako piłkarz w 70 roku, jak i trener właśnie w tamtym 1991 roku. A na koniec pokażę Wam jeszcze pamiątkę, którą mam i którą znalazłem w domu. Zobaczcie, tak wyglądała akredytacja na mecz, pierwszy mecz w Lidze Mistrzów Legia Rosenborg Trondheim w 1995 roku. Dzisiaj mógłbym sobie coś takiego odbić na ksero, wkleić zdjęcie, zafoliować i pójść na mecz, wypisana ręcznie.